pierun, tam są zawsze... Grzyby? Dużo. A to ten wód chyba wszystko wyzbiera. Wypierdalaj z lasu, bo kurwa, zaraz cię zastrzelę. Co to babcia? Co ty, niesiesz dwa jajka? Ja też mam zawsze przy sobie dwa jajka. Twoje jajka jeszcze dobre, bo ty młody. Tak? A co tam z buki? Nie, to nie są z buki, tylko cholery obijają zaraz o te w gnieździe i zawsze puknie. Duże jajka cię obijają, no. Odkręcaj. Do czym? Ja pierdolę, chyba nie pokosimy. Ostatni raz, bez obciążenia. Pokręcę! No bierz tu, ja ci będę stukał. Chodź. Tu? Ja. Masz. Co jest? Kupa się zastrąpnie, weź. Czemu? Ty nie lubisz rzeków? Powiem ci, to jest szykowany materiał do rozwodu. Nie. O ja nam odpalił. O te zdrowie i urody. Jo, bardzo dobry. Kurde, wyglądałeś. Ale go nie widziałem. Oglądałeś go. A co ty się spodziewałeś za kurde 450 zł? Kurde, byłeś zatankowany. Podwójna wartość tego. O kurde. Będziesz jeździł po rondach jak ten Ursul. Błędniki tak, w tą, w tamtą. Hej, nie pojedziemy tam dalej. Ty weź teraz wycofaj. Nie, czekaj, spokojnie. Trzeba się trochę tutaj przestawić i jakoś... Tak, to skarpa. O kurde, o kurde. Teraz się wrąba gdzie indziej, ale pójdzie! Ja pierdzielę! Nie ma to jak poświrować. Ja nie dam rady? Nie ma. Ja już myślałem, że ten błotnik wyleci. Debil! Ja pierdzielę! Co on zrobił? Kolega! Co ty zrobiłeś? Co ci się stało? Kolega, co ci się stało?
kazałeś lekko popchać. To popchałem. Ty to jesteś jedna hakę. On tą przyczepę chyba miał zostawić, a on... Kurwa, ja wypiąłem! Tak, do góry! Tak! Jedną pustą. Ani kierunkowskazu, ani nic nie miałeś. On odczepił, miał zostawić tą przyczepę i tak zostawił, że... Co odjebałeś? Co ty odjebałeś? Pan mechanik, koszula z flaneli, to największy z lokalnych kusicieli. Spodnie na szelkach, dziewczyny się garną, lecz on jest wybredny, nie zajmuje się blacharką. Pan mechanik po melarzach, bierze dziewczyny na warsztat. Coś postuka, coś postuka.